To jest lista startowa finału na 400 metrów przez płotki. Joanna Linkiewicz, Joanna Banach, dwie Joanny na czwartym i piątym torze. One są faworytkami. Znane nazwisko Agnieszki Karpiesiuk, która była kiedyś wicemistrzynią Polski i która ma najlepszy rekord życiowy z tych zawodniczek, ale ona jest po kontuzjach, po wielu sezonach. Te sezony, w których Agnieszka Karpiesiuk była mocna, to sezon 2006 powiedzmy. Ale tutaj też jest w finale i może powalczy o jeden z medali. Nie ma też naszej takiej biegaczki ostatnio bardzo mocnej Kościelniak, która bywała najmocniejszą w ostatnich latach, oprócz Anny Jesień, rekordzistki Polski, biegaczką. Anna Jesień właśnie zakończyła karierę sportową. Bo ostatnie Mistrzostwa Polski, które wygrała, to były właśnie Mistrzostwa Polski w ubiegłym roku w Bielsku. Tam Anna Jesień osiągnęła rezultat 55-74 i tym biegiem pożegnała się z Mistrzostwami Polski rok wcześniej w Bydgoszczy. Dina Polak triumfowała na tym dystansie 55-90. Która z zawodniczek dzisiaj, no wymieniłeś trzy faworytki, Joanna Linkiewicz, najszybsza w tym roku w kraju, 56-93. Ten wynik osiągnęła w Katowicach już w maju. Joanna Banach, Emilia Ankiewicz. Myślę, że to są te trzy zawodniczki, które tutaj powinny walczyć o podium. Mówiliśmy Państwu na samym początku, witając się, że to są 89. Mistrzostwa Polski. Pierwsze przypomnimy, bo to też warto przy takich okazjach robić. Nie mamy zbyt wielu możliwości. Pierwsze Mistrzostwa Polski w 1920 roku w Lwowie. Nazywały się wtedy Mistrzostwa Główne Polski. I były to tylko Mistrzostwa Mężczyzn. Panie dopiero dwa lata później, w 1922 roku, dołączyły do tych mistrzostw. Chociaż nie odbywały się te mistrzostwa pań i kobiet i mężczyzn w jednych miejscach. W 1939, jak ostatnie Mistrzostwa Polski przed wojną, kobiety rozgrywały swoje mistrzostwa w Chorzowie, panowie w Poznaniu. To są takie ciekawe rzeczy. A ostatnie mistrzostwa na bieżni ziemnej, bo kiedyś przecież lekka atletyka odbywała się, biegi, skoki na bieżniach żużlowych. Miała miejsce takie mistrzostwa w 1969 roku. Rok później już uruchomiono Stadion Skry, który był pierwszym tartanem nie tylko w Polsce, ale również w Europie Środkowo-Wschodniej. Od tej pory rozpoczęła się era tartanu, a teraz już kolejność zawodniczek. Agata Furman na torze pierwszym z Politechniki Opolskiej, 58-75. To jest rekord życiowy z tego sezonu. Trudny tor, blisko do krawężnika, więc trzeba biegać środkiem toru. Zawsze trochę to kosztuje, trzeba nadrabiać. Na torze drugim reprezentantka gospodarzy, bo MKL Toruń, Dagna Wleklińska, numer 14. No i na torze trzecim Agnieszka Karpiesiuk, za chwilę do nią zobaczymy, AZS AWF IS Gdańsk, 58-25 w tym roku, ale rekord życiowy dużo lepszy, 55-88 z 2006 roku, z roku igrzysk w Atenach. Na kolejnym torze Joanna Linkiewicz, jedna z tych faworytek. Ona jest liderką tegorocznych list w Polsce. Ona jedyna złamała granicę 57 sekund, 56-93. I przed nią ucieka na torze piątym Joanna Banach, UKS Młodzik Warszawa, tak się nazywa ten klub. 57-27, rekord życiowy z tego roku. To jest zawsze ważne, bo to znaczy, że jest w takim okresie wzrostu formy. Na torze szóstym reprezentantka AZS-u AWF Warszawa, Emilia Ankiewicz, na tegorocznych polskich listach numer 3, 57-76 w połowie czerwca w Bydgoszczy. I na torze siódmym przed nią Klaudia Żurek z KS AZS AWF Kraków. 58-11 też wynik, rekord życiowy z tego sezonu. A na najbardziej wysuniętym ósmym torze zawodniczka z Wejherowa Anna Pacholska. Rekord życiowy 59,05 ustanowiony w tym roku. Młoda, niespełna 21-letnia zawodniczka. Najwięcej tytułów w historii na tym dystansie wywalczyła. No pewnie Państwo się domyślają, że chodzi o Annę Jesień. Była 7 tytułów mistrzyni Polski. Wszystko to się zaczęło w roku 73, bo to jest wbrew pozorom młoda konkurencja. Pierwszą mistrzynią Polski była Danuta Piecyk. Potem ona zdobywała trzykrotnie ten tytuł. Genowefa Błaszak, Krystyna Kacperczyk. To są takie słynne nazwiska. Krystyna Kacperczyk była rekordzistką świata, warto przypomnieć. Dwukrotnie nawet. W 74 i 76 roku. Zresztą Polki były również rekordzistkami świata w biegu na 3 km z przeszkodami. Jakoś mamy taką specjalność osiągania dobrych wyników. 55-88 w 2006 roku, w tym roku 58-25, ale może właśnie dziś się przebudzi. Może się przebudzi.
Budzi tor ma dobry, trzeci, a więc niezbyt ostre wiraże. Wszystkie główne rywalki przed nią, Linkiewicz, Banachankiewicz, a więc to jest sytuacja korzystna dla Agnieszki Karpiesiuk. Idealna sytuacja też dla Anny i Linkiewicz, bo druga Joanna Banach będzie jej uciekała, to najgroźniejsza rywalka. Wiatr wieje przeciwko biegowi po przeciwległej prostej, czyli na ostatniej prostej będą miały wiatr w plecy. A pierwsze 200 pod wiatr. A więc tutaj trzeba bardzo mocno od razu, potem już się nie doda. Specjalnie dobrze Karpiesiuk, zobaczymy, która pierwsza na prawie równo wszystkie zaatakowały pierwszy płotek. Minimalnie chyba Joasia Banach w tej chwili tor piąty. To ona jakby pierwsza atakuje te płotki. Banach Karpiesiuk równo w tej chwili. Karpiesiuk. Dogania Linkiewicz w tej chwili Karpiesiuk. Banach ucieka na piątym torze. Niebieski strój. Karpiesiuk zdecydowała się jednak mocno te pierwsze 200. Zobaczymy, czy wytrzymają. To wszystko się okaże dopiero po wyjściu na prostą. Jaka jest sytuacja? Oj, zmiana nogi, trochę kłopotów. Karpiesiuk. I teraz Karpiesiuk złapnie i walka między dwoma Joannami. Banach i Linkiewicz. Linkiewicz. I za chwilę ostatni płotek, Linkiewicz, Banach musiała tutaj trochę zdrowić, a więc ona będzie mistrzynią Polski. Jaki czas patrzymy? 56,8. Taki tutaj mamy na naszym komputerze. 56,87. Taki rezultat wyświetlił się na tablicy elektronicznej, ale to jeszcze wymaga potwierdzenia korekty, tak. I korekty. W tym roku Joanna Linkiewicz biegała już 56,93, a więc to byłby jej rekord życiowy, jeżeli by ten wynik się potwierdził. Jest korekta o 1/100, 56,86, a więc rekord życiowy pobity o 0,07 sekundy i złoto dla Joanny Linkiewicz. Bardzo dobrze rozegrany bieg, spokojnie te pierwsze 200, ale nie straciła tam, trochę zbyt mocno ruszyła na tym pierwszym odcinku Karpiesiuk, więc straciła sporo sił. No, Agnieszka Karpiesiuk ostatecznie na czwartym miejscu, a brązowy medal zdobyła Emilia Ankiewicz. A więc kolejność: Joanna Linkiewicz, Joanna Banach, Emilia Jankiewicz, Agnieszka Karpiesiuk czwarta. Troszkę nas te cienie takie, które rzuca na bieżnię, na tej czwartej setce tach trybuny głównej, trochę przez to może mniej widzimy, trochę cieni widzimy.